z Ewangelii świętego Mateusza, trzeci rozdział, pierwszy werset. Tłumaczenie na żywo, niedzielne spotkanie, czytanie z Nowego Testamentu z Kościoła w Atenach na Kefisji. A w owe dni przyszedł Pan Chrzciciel, każąc na pustyni ludzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Ale bowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa: głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. A sam Jan miał odzienie w sierści wielbłądzień i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańczę i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego Jeruzalima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodząc do chrztu, rzekł do nich: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny pamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wielkie, wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień rzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszeniczę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Amen. Jest napisane w Starym Testamencie, w proroczym słowie, i słowo nie może się zaprzeć, że jak przyjdzie odpowiedni czas, czyli znaczy dokładnie czas, który wyznaczył Bóg, aby wypełnił swoją wolę, nic i nikt nie może mu przeszkodzić i w dodatku w szczegółach wypełni się prorocze Słowo Boże. I w taki sposób prorocze Słowo Boże opisuje i mówi nam, że będzie w pewnym momencie głos wołającego na pustyni. Na pustynnym miejscu. Głos, który będzie mówił: gotujcie drogą pańską, prostujcie ścieżki Boga i wszystko Bóg zadziała ze szczegółami dokładnie tak, jak jest opisane w proroczym słowie. I naprawdę przyszedł odpowiedni czas, dokładny czas i przewidział Bóg przed założeniem świata Zachariasza i Elżbietę, gdzie wyznaczył, aby była niepłodna aż do swojej starości, bo muszą ci ludzie urodzić i muszą wydać, dać przyprowadzić Jana Chrzciciela i w dodatku w swojej starości. Dlaczego? Bo musi się objawić przez Boga na pustyni, jakby go urodzili, jak byli młodzi, wtedy by byli razem z nim. W starości ich wszystko Bóg przewidział. I dzisiaj przekaz jest, że dla każdego z nas osobna, że Bóg ma wszystko gotowe dla nas, każdego z osobna, przed założeniem świata, przez Jezusa Chrystusa. Jakkolwiek się nazywasz, w jakimkolwiek stanie przyszłeś dzisiaj do Kościoła, Bóg cię zapewnia, nas zapewnia, że twoje życie, dlatego,
że dodał Cię Chrystus do Kościoła i zbawił Cię, Twoje życie jest w Jego rękach, w szczegółach. I Ty nie możesz sobie tego wyobrazić. W szczegółach wypełni się plan Boży dla Ciebie w Twoim życiu. Dlatego, bracia i siostry, umiłowani w Panu, proszę Was, abyśmy trwali wierni w Słowie Bożym, który mówi: nie bój się, tylko wierz, nie bój się, niczego się nie bój, bo przyjdą próby, ale pozwoli też Bóg na pokusy różnego rodzaju. Dlaczego? Bo próby przychodzą dla naszego wyćwiczenia, ćwiczy nas Bóg, dla wydawania owocu, aby dał nam owoc obfity, dobry, abyśmy weszli bogato do Królestwa Niebios. I po trzecie, dla miłosierdzia Jego, czyli przychodzi dzisiaj trudność, abyśmy nie wpadli w następną, zachowuje nas przez tą trudność, która nadchodzi, aby nie przyszła następna, która będzie zniszczalna. Bóg niech nas zachowa. I tutaj otworzę nawias. Mam doświadczenie na ten temat i zrozumiałem. Jechałem od mojego domu z Marusi do kościoła na Peloponezie i w drodze złapałem gumę. I zdziwiłem się. Mówię: Panie, jadę do Twojego dzieła. I ja nie umiem zmieniać opony dziurawej. I teraz co mam zrobić? Jak wyszłem na zewnątrz, bo nie miałem ani narzędzi, ani nie miałem, nic nie miałem. Podnośnika nie miałem, nic nie miałem. I zatrzymał się jeden samochód obok mnie. Schodzi jeden młody człowiek i mówi: co się stało panu? No, złapałem gumę, ale nie umiem tego zmienić. Ja to wymienię. Wyciągnął wszystkie narzędzia i w ciągu 10 minut zmienił wszystko. I patrzyłem się na niego. I mówię do niego: niech Bóg ci pobłogosławi. Uśmiechnął się i odjechał. A ja zacząłem dalej swoją podróż do tego kościoła na Peloponezie. Jak dotarłem do jednego momentu niebezpiecznego, bo budowali tam drogę i tam był straszny wypadek z przypadkami śmiertelnymi. Bóg mnie zachował w ten sposób właśnie, że złapałem gumę. Ominęłem to wszystko i wychwalałem Boga. Twoje ręce jest w rękach Boga, w szczegółach. Jedyny, który może zepsuć plan Boży, błogosławieństwo dla Ciebie, jesteś Ty sam. Jak odwrócisz się plecami do Chrystusa, a Bóg chce, abyśmy odwracali się plecami do diabła, mówiąc: idź precz, szatanie, ja jestem Pana. I tak łatwo jest, abyś zwyciężał pułapki diabelskie. W taki prosty sposób. Idź precz, szatanie, idź dalej. Nie rozmawiaj z nim. W taki sposób Zachariasz i Elżbieta, kapłan Zachariasz, ierejas o Zachariasz, eklirozi na prosferi pragmatika. Wchodził raz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Według zwyczaju kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej, złożyć ofiarę z kadzidła. I nawiedził go anioł pański, mówiąc mu: Zachariaszu, nie bój się, wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Ja go wypełnię w Duchu Świętym, będzie wielkim, bo będzie tym głosem na pustyni. Nie wiem, co zrozumiał, nie wiem, w co uwierzył. Wiem, że nie uwierzył. Powiedział: to jest niemożliwe, Panie. Ale musi uwierzyć. I mówi mu: abyś uwierzył, zabieram ci tą zdolność. Nie będziesz widział, nie będziesz słyszał, aż się urodzi dziecko. I zaszła w ciążę Elżbieta i urodziło się to dziecko, Jan. I przeżył wiele lat. Oczywiście, że staruszkowie, rodzice umarli, bo byli starzy. Wychowywał się na pustyni, będąc prowadzony przez Ducha Świętego. To jest coś bardzo ważnego. I w taki sposób przyszła chwila,
znowuż wyznaczona przez Boga. Jak miał 30 lat, powiedział mu Pan, idź na pustynię, tam gdzie jesteś. I jak był w zupełnym uniżeniu, przyodziany był z sierści wielbłądziej i pas, miał pas skórzony wokół bioder swoich, a pokarm miał szarańcze i miód leśny. Z tym się, z tym dorastał. I Pan znienacka w pewnym momencie mówi mu, przyszła godzina, aby było wykonane przez Ciebie moje przeznaczenie. To, co ja przewidziałem dla Ciebie i to, co ja przewidziałem dla Ciebie, jest wielkie błogosławieństwo. Amen. To, co przewidział dla Ciebie Bóg, jest wielkim błogosławieństwem. Αυτό που έχει προβλέψει για σένα είναι μεγάλη ευλογία. I zaczął na pustyni zwiastować sam. Και άρχισε στην έρημο μόνο σου να γυρίσεις. Ty to. Na pustyni sam. Θα το έκανες. Στην έρημο μόνο σου. Upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Ale... Μετανοείται, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά... Współświadczy ze swoim słowem i pobudza serca całej Jeruzalemy, całej Judei i całej okolicy nadjordańskiej i przychodzili na pustynię, aby słuchali zwiastowanie Jana Chrzciciela, aby się upamiętywali, bo było zwiastowanie upamiętania i według jego namawienia przyjmowali chrzest żałowania. I wszyscy przyjmowali chrzest, wyznając swoje grzechy. I poszli też faryzeuszy i saduceuszy, aby zobaczyli, co się tam dzieje. Ale Jan Chrzciciel mówi mu, plemię żmijowe, dlaczego tutaj przyszliście? Kto wam pokazał, kto wam objawił, abyście uszli przed przyszłym gniewem? Bo nadchodzi, wiecie, że nadchodzi Pan, ale po przyjściu Pana przyjdzie Antychryst. Teraz jest czas przychylny, teraz jest czas zbawienia. Teraz, jak słyszysz głos Boga, nie miej twardego serca, wezwij imię Pana, bo jest napisane, że kto wezwie imię Jezusa Chrystusa, on i tylko on będzie zbawiony. Amen. Tylko on, Chrystusie, zbaw mnie. Chrystus, niech będziemy, nie pozostańmy tam, gdzie będzie gniew Boży i gniew Baranka Bożego. Ujdźmy przed tym wszystkim. I w taki sposób kontrolował obłudników. Plemię żmijowe. Kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Γεννήματα ειχνών. Ποιος σας φανέρωσε? Σε σας ειδικά. Jak naprawdę chcecie ujść przed przyszłym gniewem, przyjdźcie, upamiętajcie się i wydawajcie owoc godny upamiętania. Czyli wasze upamiętanie niech będzie pokazane przez uczynki upamiętania. Co znaczy upamiętuję się? Znaczy, że spowiadam się przed Panem z moich grzechów i mówię, ja jestem winny, przebacz mi. Wymyj mnie krwią swoją świętą, ochrzcij mnie w Duchu Świętym i przez Ducha Świętego Bóg wypełni serce każdego, kto wierzy z miłością Boga Ojca, która będzie wylewana przez Ducha Świętego w naszych sercach zawsze. Kiedykolwiek mówimy na języki, jest wylewana miłość Boga Ojca do naszego serca i naprawdę zmienia się człowiek w błogosławionego błogosławione dziecko Boże i jego wiara jest czynna przez miłość. Wszystko się zaczyna nowe. W taki sposób Janowi teraz zaczyna się wszystko nowe. Nie mógł sobie wyobrazić, że będzie zwiastował na pustyni i wszyscy będą przychodzić i będą go słuchać. Jak mógł sobie to wyobrazić? Ale Bóg czyni rzeczy jeszcze większe od tego, co możemy sobie wyobrazić i możemy zrozumieć w naszym życiu.
jak skontrolował ich wszystkich, zaczyna teraz objawiać Plan Boży. Wiedzcie, faryzeusze i uczeni w piśmie i wszyscy wy, którzy przyjęliście Chrystusa, jesteście dziećmi Bożymi, wiedzcie, że Jezus Chrystus trzyma sikierę, która jest przyłożona do korzeń wszystkich drzew. I wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I czym jest to drzewo? Człowiekiem. I tematem jest, gdzie jesteś zasadzony? Jesteś przy źródłach wód żywych, czyli Słowo Boże wychodzące ze źródeł żywych, żywe Słowo Boże, jesteś zasadzony w Ewangelii Jezusa Chrystusa, wtedy przyjdzie upał i nie będziesz nic odczuwał. Przyjdzie bezwodny czas i nie będzie ci wyrządzał krzywdy. Przyjdą bóle porodowe i nic nie będziesz tego rozumiał. Odwrotnie, twój liść będzie płynny. Co znaczy? Będzie piękne. Twoje życie będzie piękne, błogosławione, radosne. To będzie twoim życiem. Szczególnie błogosławione, szczególnie radosne. I będzie owoc twój dobry, rodzinny, osobisty, gdzie będziesz szedł, Bóg będzie błogosławił to. Dobry owoc. I nie tylko to, ale cokolwiek będziesz czynił, Bóg ci będzie sprzyjał. Amen, bracia i siostry. Wiecie, co to znaczy, że cokolwiek będziesz wykonywał, Bóg to będzie w tym sprzyjał, czyli będzie to błogosławił. Panie Boże, wierzysz w Słowo Boże. Kim jesteś? Drzewem zasadzonym w źródłach żywych. Czy może jesteś tak jak drzewo zasadzone na pustynnym miejscu? Nie będziesz wydawał owocu. W ogóle owocu nie będziesz wydawał. I Chrystus cię utnie. I to mówi do faryzeuszów i uczonych w piśmie. Nam mówi, że ja chrzczę was wodą ku upamiętaniu, ale przychodzi ten, który jest mocniejszy niż ja, Jezus Chrystus, i który nie jestem godzien sandałów wnosić, on was ochrzci Duchem Świętym i ogniem. Przeżyłeś to. Ochrzcił cię Pan w Duchu Świętym. Jak cię ochrzcił, nie zatrzymaj się mówić na języki. Ten, który mówi na języki, samego siebie buduje. Nie przestawaj wypełniać się w Duchu Świętym, aby wypełniał Bóg twoje serce ojcowską miłością. Jak cię dzisiaj nie ochrzcił, dzisiaj jest czas przychylny. Dzisiaj poproś Chrystusie, proszę cię, ochrzcił mnie w Duchu Świętym. I wtedy wszystko stanie się nowe. Nowe rzeczy. Dlaczego? Bo ten, który urodził się w ciele, jest cielesnym człowiekiem. Tylko ten, który urodził się przez ducha, jest duchownym człowiekiem. I tylko duchownemu człowiekowi Bóg objawia to, co ucho nie usłyszało, oko nie widziało i do serca ludzkiego nie weszło, ale Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują. Dlaczego? Bo naturalny człowiek nie może przyjąć rzeczy Ducha Świętego, bo jest głupstwem dla niego i nie może tego poznać, bo po duchownemu jest objawione, przez Ducha Świętego są objawione. Duchowny człowiek urodzony ze Słowa Bożego i z Ducha Świętego wszystko rozumie, i tego Bóg nie, i nikt nie może zrozumieć. Dlaczego? Co się zmieniło? Tak mi mówili, jak mnie na nowo narodził Bóg. Co się stało z tobą? I mówiłem im, że wszedł Pan do mojego życia. Nie mogli tego zrozumieć. Dlaczego? Bo kto może poznać zamysł, logikę Pańską, aby uczył go? My jednak mamy zamysł i logikę Chrystusową, bo dla duchownych
duchowne rzeczy są objawiane. Czyli bracia i siostry, umiłowani w Panu jest bardzo poważną rzeczą, abyśmy znali, że jest naturalny człowiek urodzony z ciała, który jest cielesnym, i jest też duchowny człowiek, który urodzi się ze Słowa Bożego i z Ducha Świętego i jest duchownym człowiekiem. My tutaj jesteśmy wszyscy, ale na pewno większość z nas jesteśmy duchownymi. I kto może nas oszukać? Tylko nasze serce. Diabeł ze strzałami swoimi do naszego serca. I możemy powiedzieć, głupstwem jest głoszenie Ewangelii. Bracia i siostry, nie jest głupstwem, nie jest niemądrością, bo Słowo Boże mówi, że apostoł Paweł, ja przyszłem nie z wyniosłymi słowami, głosząc wam Ewangelię Chrystusową, bo ja, mówi apostoł Paweł, zdecydowałem, aby nie znać nic więcej między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i tego krzyżowanego, ale moje słowo i moje zwiastowanie było pokazane przez ducha i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale wiara wasza, aby opierała się na mocy Bożej. Dlaczego? Bo z łaski, mówi Słowo Boże, jesteśmy zbawieni przez wiarę i ta wiara jest darem Bożym. Nie jest ludzkie, abym uwierzył, że ta książka jest Słowem Bożym. Wiele książek jest. I czytaliśmy dużo książek, ale jedno jest Słowo Boże. Jedna jest Ewangelia Chrystusowa, która zbawia wszystkich, którzy wierzą, bo poprzez Ewangelię Chrystusową objawiana jest wszelka sprawiedliwość Boża. Wszelka sprawiedliwość Boża. I dziękujemy Bogu za to. I za mną ten, który idzie, jest większy ode mnie. Nie jestem godzien mu nosić sandałów, bo ja jestem człowiekiem, on jest Synem Bożym. To jest wielka różnica. W postaci Bożej, będąc, nie sądził, że mu porwali jego chwałę, ale jak ojciec mu powiedział, kto pójdzie z nas dla zbawienia ludzi, Słowo Boże powiedziało, ja, Boże, pójdę, aby wykonać Twoją wolę. I chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu. Był Synem Bożym i Synem Człowieczym, ale nie tylko to. Urodził się z Ducha Świętego i Maryi Dziewicy. Przeżył 30 lat z Józefem i z Marią. I on jest Mesjaszem, Chrystusem. Dziękujemy Bogu za to. I apostoł Paweł mówi, nie chcę znać nic innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i tego krzyżowanego. Dlaczego? Bo na krzyżu na Golgocie umarł za mnie, abym ja nie umarł, bo kto wierzy w Chrystusa, ma wieczne życie. Do śmierci nie zobaczy. Ma życie wieczne. Czyli ja chcę znać tylko Jezusa Chrystusa i tego krzyżowanego. Dlaczego? Bo umarł na krzyżu na Golgocie za mnie i Bóg, Ojciec, wzbudził go z martwych trzeciego dnia, abym ja był sprawiedliwy, wierząc w zmartwychwstanie Chrystusowe. I człowiek jest nowym, staje się nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowym. Z drzewa zasadzonego na pustyni staje się drzewem zasadzonym przy źródłach wód żywych. Przy Słowie Bożym to są wody żywe.
które wychodzą ze źródła wód, czyli od Chrystusa. Ale najważniejszą rzeczą jest, że On, który jest większy ode mnie i jest pierwszym, mówi Jan Chrzciciel, On was ochrzci Duchem Świętym i ogniem. Wierz w to. I dziękujemy Bogu, że dodał nas do tego Kościoła, gdzie wierzymy, że Chrystus chrzci w Duchu Świętym i w ogniu. Prosimy i wszyscy jesteśmy ochrzczeni. I albo większość z nas jesteśmy ochrzczeni w Duchu Świętym. I przyjmiecie moc, jak Duch Święty zejdzie na was. I wtedy będziecie moimi świadkami. Wtedy będziecie wyznawać Jezusa Chrystusa i tego krzyżowanego, bo jest napisane, kto mnie wyzna wobec ludzi, ja Jego wyznam wobec Ojca i aniołów Jego w tamtym dniu. Wierzysz, że nie ma nieistnienia po życiu, ale jest życie wieczne. Tutaj jest życie i obfite życie dla ludzi, których na nowo naradza Bóg, a później jest życie wieczne, bo Bóg będzie jedynym władcą i będzie królem królów i panem panów. I my w to wierzymy. Niech się stanie Twoja wola, Panie, tak jak i w niebie, tak i na ziemi. I dodatkowo, zakończając swoje zwiastowanie, Jan, tym obłudnikom, ale i szczerym, tym, którzy słuchali, i ten, który was ochrzci w Duchu Świętym i ogniu, jest ten, który trzyma w swoim ręku wiejadło, by oczyścić klepisko swoje. Odbyło się żniwa, jest pszenica i jest plew. I bierze wiejadło, podniesie do góry. Te wszystkie niepotrzebne rzeczy bierze wiatr, a pszenica pozostaje na dole i pszenicę zbiera do spichlerza swojego, do Królestwa Niebios, a plewy pali w ogniu nieugłoszonym. Dziękujemy Bogu za wszystko. Teraz, abym zakończył, wiesz, że Kościół Boży jest domem Boga Żywego. Wiesz, że tutaj mieszka Ojciec, Syn i Duch Święty. I co jest, czym jest wiara? Wiara jest przekonaniem w rzeczy niewidzialne. Jestem pewny, że tutaj jest Jezus Chrystus. Jest pewnością tego, czego nie spodziewamy się, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem. I tu jest dom mojego Ojca, dom Boga Żywego. Jak oczywiście jest filarem i podparciem prawdy, bo jest wiele religii, które nie głoszą Ewangelii Chrystusowej, ale idą za tradycjami, przykazaniami ludzkimi, czyli nie jest filarem i podparciem prawdy. My jednak podjęliśmy trwałą decyzję wszyscy, że co mówi Słowo Boże i w dodatku pierwszym apostolskim Kościele, o tym mówmy, to czyńmy i tak się zachowujmy. Ani nic nie będziemy dodawali, ani nic nie będziemy ujmowali. Amen, bracia i siostry, abyśmy byli domem Boga Żywego, filarem i podparciem prawdy. Dziękujemy Bogu za to wszystko. Amen.